Także chodźmy do Natana. Ci tam się zajadają gołębiem. Gołębim trupem. No, to sobie akurat pominę, bo to naprawdę długo trwa. I do pokoju. Dobra. To czas na czary Mary. Pośpiesz się, różowy! Musimy obudzić Violet! No, to zaczynajmy. Mamy tak, tukana. A to tylko piórko wystarczy? Aha, jakieś tańce. Okej. Pióro nośnika dusz. Oka może być. Aha. Potrzebujemy jeszcze błagalnej mowy czerwonej głowy. Spoko, robi się na zamówienie. Jak to było? Czekaj, kiedyś to słyszałem od takiego fachowca. Jak to szło? Niemożliwe robimy od zaraz, na cuda trzeba poczekać. Dobra. Także... ni z gruchy, ni z pietruchy, wyjmijmy te modły czerwonej głowy, bogalne modły bordowej głowy i wsadzajmy je do kotła. No dobra. Mam błagalną mowę czerwonej głowy. Dosłownie. Świetna robota. Co ja bym bez ciebie zrobił? A ty masz cały czas tańczyć. Okej. No w końcu ten ptak się ma do czegoś przydać, nie? Czemu nie zadziałało? Nie powinieneś rzucić jakiegoś zaklęcia czy coś w tym stylu? Abrakadabra, hokus pokus, maramokus. Chyba mana ci się skończyła, ciężko stary. Ciężko mi to wyjaśnić, ale na samym początku czułem jakąś wielką moc, która cały czas mi pomagała, ale teraz ona gdzieś wyparowała. Samemu nic nie zdziałam. Nic nie wyczaruję. Musisz próbować dalej, Natanie. Nie możesz się poddawać. Nie umiem. Nie potrafię. No najlepiej tak powiedzieć, nie? Tupnąć nóżką, odwrócić się i zawinąć. Gotowe, mój drogi. Zdaje się, że będę potrzebował jeszcze kilku warzyw, aby zaklęcie zadziałało. Warzyw? To jest do ogarnięcia. I specjalnie na tą okazję mamy, słuchajcie, sałatkę grecką. To chyba nie jest jeszcze gotowe, mój drogi. Zdaje się, że będę potrzebował jeszcze kilku warzyw, aby zaklęcie zadziałało. Coż za przystojniak. Ech, ty przystojniaku. Tak. To mi wygląda na robotę mojej mamy. Fuj. Zgadłeś. O cholera. Cóż za paskudztwo. No, siema, niedobrze. Ile fajna drzemka. To nie wróży nic dobrego. Gońmy ją. Słuchajcie, gońmy ją, bo nie wiadomo, co ona wyrządzi za szkody. Trzeba ją jak najszybciej złapać, bo jak nam się pokaże swoim rodzicom, oj, to będzie źle. Także jak najszybciej gońmy ją. Chyba poszła do jadalni. Tu jej nie ma. Mogę wszystko wyjaśnić. Wyjaśnić co? Serduszko? Czy ona... Czy ty? Czy ona co? Czy ty co, kotku? O, nieważne. A teraz to, na co wszyscy czekaliście. Bez zbędnych opóźnień. Niechaj będzie dane mi przedstawić... Słynna kolekcja zęboli. Nabyć całość. Ile? Och, to nie fair.
On nie może wykupić całości. Niektórzy z nas chcą nabyć pojedyncze zęby. Masz pecha. Mam kupę kasy i chcę wszystkie. Drogie panie i drodzy panowie, powstrzymajcie emocje. Jestem pewien, że uda nam się osiągnąć jakieś porozumienie, które zadowoli przede wszystkim mnie. Aha. Ups. No i proszę bardzo. Zaczynamy zabawę. O nie, zrujnowała dekorację. Violet, czy to ty? Chyba jednak nie. Już nie. Z reguły nie pozwalamy jej warczeć, ani lewitować nad stołem. Nie ma prawa też oddawać się pod kontrolę złych psy. Co to jest? No nie sądzę. Ile za to chcecie? Nie sądzę, aby to było na sprzedaż. Prawda, kochanie? Oczywiście, że jest, pączuszku. O, to pańska córka, panie Izumi. Czy ona ma atak astmy? To najdziwniejsza impreza, na jakiej byłem. Rany boskie, ale wyczesana akcja. Uwaga, prosić o uwagę. To mówi. To mówi. Jestem złym duchem Echidny. Opętałam Violet. Cześć. Cześć, Echidna. 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 Cześć, kim jest Echidna? Cześć. Czy ktoś z was bawił się czarną magią? Przez dziwny splot zaklęć mój duch znalazł się w ciele tego Bachora. Żadnego Bachora. To moja córeczka. Nieistotne. Teraz wszyscy mamy problem. Aby dokonać aktu egzorcyzmu, musicie się natychmiast skontaktować z najpotężniejszą istotą kosmosu. Ale jak uda nam się ściągnąć tutaj Rickiego Martina w tak krótkim czasie? A kto mówi, że to ma być Martin? Dla mnie jak nic chodzi o Andrzeja. Gołoty oczywiście. Tego faceta nic nie jest w stanie powstrzymać. Aha! Chodzi o Zeusa. Zeus? Echidna była przerażającym potworem w greckiej mitologii. Górną część ciała miała kobiety, dolną zaś ohydnego węża. Z waszej krótkiej wymiany zdań wynika, iż kwestia osoby najpotężniejszej w kosmosie jest dość względna. Dlatego też podejrzewam, że z punktu widzenia potwora, który opętał to lewitujące dziecko, najpotężniejszy jest Zeus. Oj, obawiam się, że muszę wybrać się na Olimp. Szczyt, na którym greccy bogowie relaksowali się pijąc hektolitry ambrozji. No okej. Okay. Mega się tu porobiło. Nieźle wszystkich przeraziła. Oj. Teraz musimy to odkręcić. Także kierujmy się na Olimp. Ano. Dobrze, chodźmy porozmawiać z Zeusem. Ostatnie z brakujących kart. No i super. Sobie grzecznie, a ten baran jak nie wyjedzie tym swoim zaprzęgiem na środek skrzyżowania. Jestem bogiem wina i dobrej zabawy i powiadam wam, jeśli on... Ups. Przepraszam, Zeusie, ale ja mówię prawdę, powtórzę to na kolegium. Prawda boli. Kuje w oczy, wiesz? To dlatego. No, znajdujemy się już obecnie na Olimpie.
Ja niestety niezbyt dobrze sobie radzę z tą mitologią grecką i z tymi wszystkimi bóstwami, także no. Porozmawiajmy ze wszystkimi, nie? Kogo by tu witaj, mamy? Witaj, jestem Afrodyta, bogini miłości. Okej, to nie wiem, gdzie twoja muszla? Mi się wydaje, że Afrodyta chyba... Nie, mórz i oceanu? Nie, chwila. Dajcie mi chwilę, co to muszę wygooglować. Czy Afrodyta była w muszli? Dobra, znalazłem. Piękność i najczęściej jej malowidła faktycznie ukazują ją stojącą na muszli lub przy niej leżącą, kucającą i etc. Czyli dobrze kojarzyłem. To w takim razie gdzie, kobieto, zgubiłaś muszlę? Cześć, człowieku! Jestem Ares, Bóg Wojny, człowieku! Wiesz, ta kłótnia dopiero się zaczyna! Jak się rozkręcą, wiesz, mój ojciec Zeus, wujek Posejdon i moja siostra Atena, to człowieku! Jak skończą ze sobą, po Olimpie nie zostanie nawet kamień na kamieniu! Muszę ci wierzyć na słowo. Dobrze, mamy tu jeszcze Pegaza, jeśli dobrze myślę i się nie mylę. To jest Pegaz. Tak. Uskrzydlony koń. Czyli dobrze wiedziałem. Umarła moja matka, gdy zawołała mnie na ten świat. Pamiętam wciąż jej wężowy włos. Meduzo, tak ciebie brak. Mój ojciec, władca oceanów, córki i synów ma. Po latach zrozumiałem, że żadne z nich nie wygląda jak ja. Szybuje koń, ty wzdychasz do. A w studniach wiatr, a ja we łzach. Posejdon dziwi się, Meduza odejść chce. Kto mnie dosiądzie, by nad białe wzlecieć mgły. Atena wzięła w jasyr mnie, bo byłem koniem, który skrzydła miał. Wielu bohaterów na grzbiecie mym do sławy gnało. Lecz nie żądaj, proszę cię, zbyt wiele, bo cię zrzucę i spadniesz w dół. Nie lubię dźwigać na swym ciele takiego, co zadaje ból. Górze koń, ty wzdychasz do, a w studniach wiatr, a ja we łzach. Posejdon dziwi się, Meduza odejść chce. Kto mnie dosiądzie, by nad białe wzlecieć mgły. Kopytem uderzyłem w wiatr, zaraz wytrysnął strumień tam. To jest woda, ja wiem, ale kim jestem ja? Mi tak trudno prawdę znaleźć.
o skrzydła oddałbym za wieść, że jestem naprawdę tu. Jednak między kartami przebywam wciąż, pośród innych piem bajek stół. Gdy szybuje kon, ty wzdychasz do mon, a w studniach ja, a ja we łzach. Posejdon dziwi się, Meduza odejść chce, kto mnie dosiądzie, by nad białe wzlecieć mgły. Nad białe mgły. Białe mgły. Nad białe mgły. Szybuje kochon, szybuje kochon, szybuje kochon. Dobrze, moi drodzy, już obejrzeliśmy sobie piosenkę, cały ten teledysk. Wydaje mi się, że to już była ostatnia piosenka w tej części. Już jesteśmy coraz bliżej końca. Musimy porozmawiać z Zeusem. Tylko gdzie go spotkamy? Czy ktoś jeszcze może nam coś powiedzieć? Witaj, jestem Afrodyta, bogini miłości. No dobra, czyli ona już nam nic nie ma do powiedzenia. Kogo by tu jeszcze można było, nie wiem, zapytać o drogę? Chciałbym zamienić kilka słów z Zeusem. No chciałbym właśnie. Go znaleźć. Możesz mi pomóc? Ty go nie znajdziesz, to on znajdzie ciebie. Tak to już jest, jak masz do czynienia z królem bogów. Patrzcie, kto nam tu wypłynął! Ahoj, Posejdon! Jakieś wieści o Echidnie? Nie, odkąd Zeus połknął Atenę? Znowu? To nawet lepiej. Ta szalona kobieta może nam wszystkim zaszkodzić. Nie chcę się czepiać, ale jeśli to Atena jest odpowiedzialna za zniknięcie Echidny, to jak będzie mogła ci pomóc z głębin Zeusowego żołądka? Cisza! Czy powiedziałaś Echidna? Tak, Echidna to moja wnuczka. Posiada twarz prześlicznej nimfy. Ale jej ciało jest ciałem węża. Ostatnio zaginęła. Masz jakieś wieści na jej temat? Akurat się składa, że chyba tak. Coś mi się obiło o uszy. Przypuśćmy, że ktoś przypadkowo rzucił zaklęcie, które spowodowało, że Echidna zniknęła. To w stylu Ateny. Tak, tak. Tylko ona mogłaby zrobić coś takiego. Jak możemy to odkręcić? Podejrzewam, że tylko Atena może znać odpowiedź. Gdyby ją grzecznie poprosić. Cisza! Okej. Okay. Cały Posejdon, burza w szklance wody! On i Atena zawsze się czubili. Posejdon jest zbyt dumny, aby poprosić ją o pomoc. Ja nie mam skrupułów. Gdybym mógł porozmawiać z Ateną, z pewnością udałoby mi się ją przekonać. Powodzenia! Jak słyszałeś, Zeus ją połknął. Teraz Atena jest elementem jego życia wewnętrznego. Musi być jakiś sposób, dzięki któremu choć na chwilę zwrócę uwagę Zeusa. Tylko jak? No dobrze, do tego spróbujemy się jakoś dotegować. Dowiemy się w jakiś sposób. Weźmy sobie trójząb. Posejdon pewnie się spieni, ale ten trójząb może się przydać. No, weźmy sobie go. Dobrze, że sobie nie przedziurawiłeś kieszeni. Okej. Tylko w jaki sposób, może jakimś heroicznym czynem albo co? Chciałbym zamienić kilka słów z... Dobrze, to już było. Chciałbym zamienić... Nie licz na mnie! Mój ojciec od lat nie zwraca na mnie uwagi!
Aha, okej. Chciałbym zamienić kilka słów z Zeusem. Gdzie mogę go znaleźć? Możesz mi pomóc? O nie. Ostatnio jakoś się mijamy. Aha, super. To jest Pegas, uskrzydlony koń. No dobrze. A możemy się gdzieś w ogóle przemieścić? Co my w ogóle mamy w ekwipunku? No wybacz, ale trójząb kojarzy mi się jakoś tak z morzem, a ja bujania bardzo nie lubię. Wyglądasz z nim bardzo męsko. Daj spokój, stary, mam tony tego żelastwa. W końcu jestem bogiem wojny, człowieku. Okej. A jak się dostać do Zeusa? A może by porozmawiać znowu z tamtą czarownicą, czy jak to tam było? Ekidnę, tak? Chodźmy z nią porozmawiajmy, może pokażmy jej ten trójząb, bo ja wiem. Coś musimy zrobić i w jakiś sposób zwrócić na siebie uwagę Zeusa. Coś musimy pokombinować. Dobrze, nasza wężousta, czy tam wężotłowia bogini nadal jest uwięziona w ciele tego dziecka. Na trójzęba na niej nie jesteśmy w stanie użyć. A porozmawiać? Dobrze, porozmawiać też nie. O, aparat. Weźmy sobie ten aparat. Nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie strzelić fotkę. Coś mi się kojarzy, że na pewno będzie potrzebny w Atenach ten aparat. Nawet nie wiem, czy nie teraz. Że wróćmy się z powrotem do Aten.